był wysokiej postury, dobrze zbudowany, włosy koloru dojrzałego orzecha Sorrento, do uszu proste, niżej przechodzące w jasne i błyszczące kędziory falujące na plecach, czoło gładkie i spokojne, twarz bez zmarszczek lub plam, pokryta delikatnym rumieńcem, nos i usta doskonałe, oczy niebieskie, żywe, błyszczące, bujna broda, podzielona na dwie części o tym samym kolorze co włosy, ręce i ramiona ładne z wyglądu. Kto na niego patrzy, nie może go nie kochać i nie szanować. Nie ma żadnego dokumentu ani pisma, które by opisywało wygląd fizyczny Jezusa. Dociekano, próbowano zobaczyć w nim fizycznie idealnego człowieka. Przeczytałem fragment apokryficznego listu wymyślonego w średniowieczu. A Orygenes wcześniej, zaczytany w Izajasza, powiedział o nim lapidarnie, był mały, nieszczęśliwy, wręcz niepodobny do człowieka. Takie mogą być nasze projekcje. To, co widzimy w naszym sercu wedle ludzkiej myśli i jak sobie próbujemy opisywać nieraz Jezusa w naszych modlitwach. Ale Jezus bierze nas dzisiaj na wysoką górę, by nam pokazać swoje piękno. Istotą piękna Jezusa jest to, co mówi o Nim Ojciec. Jest Jego relacja z Ojcem. Jezus nieustannie wpatrzony w Ojca, a Ojciec w swojego Syna. I to spojrzenie wypełnione tak intensywną miłością, która jest trzecią osobą boską, Duchem Świętym. Sercem dzisiejszej Ewangelii, jak zawsze, nie są nasze myśli, nasze wyobrażenia, to, co my byśmy mogli powiedzieć o Jezusie, ale to, co mówi Ojciec o Nim. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jezus wyprowadził trzech swoich uczniów na górę wysoką. Niektórzy mówią, że to Hermon, góra 2800 metrów wysokości, inni, że to Tabor. Jedna i druga góra znajduje się w wersecie Psalmu 89. Ale nie znowu o geografię chodzi i o nasze obliczenia. Jezus, jak komentuje pięknie ojciec Gargano, obarczył się swoimi uczniami, jakby poniósł ich na swoich barkach, na górę wysoką. Poniósł tych, którzy już nie mieli siły iść dalej za nim. Bo 6 dni wcześniej, szkoda, że lekcjonarz tego wersetu nie przywołuje, wydarzyło się jakby inne, mówię przez analogię, przemienienie. Ci uczniowie, którzy z taką pasją szli za Jezusem, którzy widzieli już w Nim tego Syna Człowieczego, o którym prorokuje Daniel,
o czym słuchaliśmy w pierwszym czytaniu. Ci uczniowie, którzy widzieli w nim Syna Bożego, jak powie Piotr w Cezarei Filipowej, nagle widzą, że ten Jezus jakby się przemienia wobec nich i staje się niepodobny do ich marzeń, do ich oczekiwań, do ich pragnień. Słyszą, że będzie odrzucony, że będzie sponiewierany, pobity, zabity, ukrzyżowany. Tak bardzo zdruzgotani tymi słowami, że ma się wrażenie, iż nie słyszą ostatnich słów, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, że zobaczą Jego piękno, bosko-ludzkie piękno. Poniósł ich na plecach, bo już nie mieli iść, nie mieli już siły iść dalej za Jezusem, który tak się przemienił wobec nich. Nie tylko nie mieli siły, nie chcieli. Piotr wołał wtedy, niech cię Bóg broni, kilka wersetów wcześniej. To nigdy nie przyjdzie na ciebie. Poniósł ich na plecach, także z ich oporem. Tak jak i nas nosi na plecach w naszej modlitwie przed oblicze swojego Ojca, na górę wysoką, byśmy mogli przeżyć to doświadczenie Boga, które jest owocem Jego spotkania z nami, a nie spotkania naszego z naszymi myślami. Różnie interpretuje się tych dwóch świadków, którzy uczestniczą w przemienieniu Jezusa na górze wysokiej. Jest tam Mojżesz i jest Eliasz. Bardzo często odwołujemy się do świadków, jeden, który wyobraża prawo, a drugi proroków. Ale tam obok niego na górze stoi dwóch świadków o odmiennym doświadczeniu Boga. Mojżesz, który spotkał go na Synaju, na Chorebie, często utożsamiane są te góry, że chodzi o tę samą. I spotkał go wtedy, kiedy przychodził w wichurze rozwalającej góry, kiedy przychodził w trzęsieniu ziemi, w ogniu. I na takiego Boga czekali, potężnego Mesjasza, który uczyni porządek na tej ziemi, Boga, który uczyni porządek w mojej historii życia, który wreszcie da kres temu, z czym sobie już nie radzę. Boga potężnego wyglądali. Ale obok jest też Eliasz, który przeszedł długą drogę z Karmelu, gdzie poznał potęgę Boga, aż do góry Choreb, gdzie doświadczał po drodze kompletnej nicości, takiej słabości, takiej niemożności, że mu już się żyć nie chciało i o śmierć prosił. Bo ciągle czekał na Boga z Karmelu, a Bóg go wyprowadził na górę wysoką, którą była jego depresja, jego smutek, jego poczucie osamotnienia, ta niechęć do życia. I tam przyszedł do niego w delikatnym powiewie. Bóg może się objawić z całą mocą słowa i zdruzgotać skały mojego serca, bym wreszcie przylgnął do Niego i zerwał z tym wszystkim, co jest moim bożkiem. Ale Bóg przychodzi także do mnie tak delikatnie, jak przyszedł do Eliasza, w samym środku mojej nocy, w samym środku samotności,
mojej niechęci i depresji. Właśnie tam może się objawić. Tak jak objawił się na górze trzem uczniom. Swoje bóstwo ukazał. Piękno nie do opisania. Ewangeliści łamią pióro i łamią sobie głowy, by móc opisać choć trochę, choć rąbek tego piękna, które widzieli ci, co byli z nim na górze. Ale ono pozostaje tajemnicą. Bóg chce powiedzieć w Jezusie, że jest zawsze piękny. I w nocy, i za dnia. I w człowieczeństwie prostym, tak jak opisuje Orygenes, i w człowieczeństwie tak pięknym, jak mówi o nim Psalm 43, że jest najpiękniejszym synów ludzkich. Przychodzi piękny i w bólu, i w radości, w olśnieniu i w słabości. I zrozumieli to uczniowie, kiedy okrył ich obłok świetlany, to znaczy cienista światłość. Ten paradoks. Bóg jest zawsze inny, inny od moich myśli, inny od moich oczekiwań, ale jest zawsze piękny. A jak mówi Norwid, miłość jest kształtem piękna. Ta miłość, która nigdy się nie zmienia, nawiedza mnie w każdej porze mojego życia. Co dzisiaj jest moją górą, na którą niesie mnie na swoich plecach Jezus? Tą górą na mojej modlitwie, w moich myślach, w moich przeżyciach, tych rekolekcji. Co nią jest? Jedno jest pewne. On mi się objawia i się przemienia wobec mnie. I zawsze spotkam go pięknego, pełnego miłości, Boga człowieka, który przychodzi, by mnie zbawić. Jest zawsze gotowy ponieść mnie na swoich plecach, kiedy już sam nie potrafię kroku zrobić, a może nawet nie chcę. Bóg się cudownie przemienia wobec mnie, ale Bóg jest także zdolny, bo jest Bogiem, cudownie przemienić mnie. I po to są te rekolekcje.